Marzenia się spełniają. Ambitny cel, który sobie założyłem w zeszłym roku, przejechać koleją transsyberyjską z Moskwy do Irkucka. Stamtąd do Ułan-Bator w Mongolii, następnie przez Pekin, Xi'an i dotrzeć aż do Hongkongu, właśnie się realizuje. Za mną Sobór Zmartwychwstania Pańskiego, zwany również Soborem na Krwi. Właśnie idę w tamtym kierunku, dotarłem do Sankt Petersburga po 24-godzinnej podróży. Tymczasem wyruszyłem megabusem. Później przez Leeds, Manchester, stacja Piccadilly. Manchesteru samolotem doleciałem do Rygi na Łotwie. Stamtąd nocnym autokarem do Sankt Petersburga. Po 11-godzinnej podróży rano przekroczyłem granicę Federacji Rosyjskiej. Kadra na krwi. Jak się nazywa? W Sankt Petersburgu spędzę 2 dni. Czas zacząć zwiedzanie, bo jutro nocnym pociągiem ruszam do Moskwy. Nad kanałem Gribojedowa, w centrum miasta, gdzie aktualnie jestem, stoi jedna z najpiękniejszych cerkwi prawosławnej Rosji. Cerkiew stanęła na jednym z najbardziej tragicznych miejsc w dziejach XIX-wiecznej Rosji – krwawego zamachu na cara Aleksandra II. Dobra, do tej moskiewskiej. Kolejny kanał. Wenecja Północy. Sankt Petersburg. Dużo kanałów jak w Wenecji. Na północy Zatoka Fińska. Jezioro Ładyga, bodajże się nazywa, też potężne jak morze prawie. Po Bałtyku porównując wzrokowo na mapie, niewiele mniejsze jezioro Ładyga jak Bałtyk. Wycieczka jakaś rosyjska, babka chodzi z mapką i tłumaczy mi, przed chwilą mówiła, polski zabór. Polacy opanowali tutaj teraz polski zabór. Czyli jesteśmy zaborcy. Ludzie tu wszędzie się wylegują na trawniczkach, odpoczywają, się niedziela, słońce dogrzewa pięknie. Cieplej jak w Anglii na pewno. Wyjeżdżałem, to było chłodno, tu jest normalnie lato na razie, ale czym dalej na wschód, w kierunku Syberii. Nie wiem, co będzie.
всему, друзья, спасибо, что вы пришли сюда и что мы все вместе во Вриседале и так далее и тому подобное. Царица Катарина подъехала. Эрмитаж – państwowe muzeum w Sankt-Petersburgu. Mieści się w 5 pałacach nad brzegiem Newy. Nazwa muzeum pochodzi od jednego z pałaców zimowych Piotra I. Pałac w galerię sztuki przemieniła cesarzowa Katarzyna II. Teraz na metro i poszukam coś do zjedzenia. Petersburskie metro stanowi samo w sobie atrakcję. Stacje są bogato zdobione i stylizowane tematycznie. Najładniejsza stacja to Aftowo, typowo w sowieckim stylu. Upamiętnia blokadę Leningradu z czasów II wojny światowej. A na końcu korytarza znajduje się mozaika upamiętniająca symboliczne zwycięstwo. Ze szkła. Ze mną i będziesz wieczny. Ze mną i będziesz wieczny. Zjadłem w knajpce Stołowaja. Tak, tania knajpa. Stołowaja numer 1. Coś na wzór ukraińskiej knajpy. Tak jak w Ukrainie się nazywa poza ta chata, że się nakłada i wszystko byłoby dobrze, tylko nie mogłem się zdecydować na mięso i ona sama mi zaproponowała, jak się okazuje. Nie za bardzo takie było do końca świeże, więc kawałek zostawiłem. Dam im jeszcze jutro szansę, spróbuję. Przyjdę tutaj jeszcze raz, tylko sobie wybiorę sam. Petersburgu. 9 godzina rano. Dojechałem tu ze stacji na stację Admiralska. Fajnie z tymi stacjami tutaj jest, bo każda stacja stylizowana jest na tematycznie. Stylizowana jest każda stacja tematycznie. Jak jest Admiralska, tak jak właśnie teraz wysiadłem, to wszystkie jakby symbole i rzeczy związane. No tematycznie, jakieś admirałowie, jakieś statki, jakieś coś. A dzisiaj drugi dzień w Petersburgu i wieczorem jadę do Moskwy. Teraz znajduję się pod świątynią Izaaka. I później idę do portu, która jest właśnie za mną. Pójdę zobaczyć, czy da się tam na górę wejść. Ponad jest ładny widok, ponad 100 metrów wysokości. W Rosji wszystko musi być największe, najbogatsze i najlepsze, więc z soborem jest tak samo. Sobór jest ogromny. Ma 101 metrów wysokości, 111 długości i 97 szerokości. Sama kopuła została pokryta ponad 100 kg złota. Sobór Izaaka to główny punkt orientacyjny Petersburga, z którego roztacza się wspaniała panorama na miasto. Ja kupiłem już bilet, więc nie pozostaje mi nic innego, jak tylko wejść na szczyt, aby się o tym przekonać. Sobór świętego Izaaka.
Ewa. Ale nie można tamtędy iść dla obsługi, bo tam sama kopuła jest bardzo wysoko jeszcze. Zostawiam już Sobór Izaaka. Przede mną ładny park, idę sobie usiąść. Wczoraj ołaziłem się po mieście. Tutaj rzadko można jakąś ławeczkę spotkać, same tylko te. No, czekamy na światło. Same tylko betony dookoła i naprawdę na mieście by się przydało troszkę więcej ławek, żeby sobie można było usiąść. Kupiłem sobie takie bolsze piwo, bo nie miałem gdzie wypić, musiałem na stojąco. Widziałem, inni Rosjanie chodzą po ulicy, piją piwo, więc wydaje mi się, że można, ale... Jeździec z brązu na koniu. Właśnie tego jeźdźca jest pewna legenda. Miedziany jeździec powstał z inicjatywy Katarzyny II ku czci założyciela Sankt Petersburga, cara Piotra I. Według legendy, dopóki jeździec stoi w centrum Sankt Petersburga, to miasto jest bezpieczne od obcych napaści. Nawet w okresie oblężenia Leningradu podczas II wojny światowej pomnik przetrwał w stanie nienaruszonym. Legenda dotyczy bardziej tego kamienia, wydaje mi się. Fajnie tutaj w cieniu. Taką promenadką nad rzeką Newą. Coś rąbło, przed chwilą aż ponormalnie podskoczyłem. Z tamtego kierunku, ale za chwileczkę sobie przypomniałem, jak kiedyś czytałem, że na placu jakimś codziennie bodajże, na placu więziennym czy też w celu, codziennie strzelają z działa, ale taki chłop, że myślałem, że na jakiś z okrętu wojennego. Jeszcze echo między tymi budynkami tutaj potęguje wrażenie, także o Jezus, ale się wystraszyłem. Rosyjski okręt wojenny z początku XX wieku spopularyzowany jako symbol rewolucji październikowej. Mowa oczywiście o okręcie Aurora, który stoi tutaj i robi niesamowite. Robi wrażenie. Sankt Petersburg i okręt Aurora. Można by rzec, zapoczątkował flotę rosyjską morską, która dzisiaj jest potężna. Głównie w tym rejonie nad Zatoką Fińską flota bałtycka. Można by również śmiało rzec, oczko w głowie Władimira Putina. Ostatnio miały miejsce tutaj właśnie pokazy potęgi tej floty, gdzie rzeką Newa, nad którą teraz się znajduje, płynęło około 1000 okrętów. Поздравляю вас с днем военно-морского флота! Ура! 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 Pamiętam, jak byłem dzieckiem, był wtedy bardzo popularny, popularne było bardzo sklejanie modelarzy. Jako właśnie pierwszy okręt, który mi się trafił do sklejania, to była taka seria mały modelarz. Wycinało się, sklejało się
statki z papieru. Jako jeden właśnie zapoczątkował serię właśnie okręt Aurora i po nim dopiero inne statki. Pamiętam, sklejałem go całego. Kto by pomyślał, że zobaczę go na żywo? Nigdy bym nie pomyślał. Zostawiam już Aurorę i lecę dalej. Lecę dalej, bo dziś wieczór do Moskwy. Rosja dopiero początek. Jestem w pociągu, teraz startujemy do Moskwy. Ach, cały mokry. Klima jeszcze nie włączona. Masakra. Dotarłem do Moskwy wreszcie. Po całą noc na jeździe pociągiem. Jestem w Moskwie. Tuż za mną. Czyżby to jedna z siedmiu sióstr?